Cześć, dziś rzucimy okiem na część pierwszej i drugiej serii Predatorów, czyli Trackera i Falconera. No, ostatnio przelecieliśmy już większość predatorów, które mam. Została już tylko ta dwójka, więc pomyślałem, że możemy ich zrobić naraz, ponieważ nie siedziałbym nad nimi za dużo indywidualnie. Pudełka niestety gdzieś mi się zapodziały, więc nie zobaczycie, jak wyglądają, ale wystarczy obejrzeć któreś z tych poprzednich recenzji i będziecie mieli jakieś tam pojęcie. Tu mamy dwójkę tych fajniejszych, moim zdaniem, predatorów z filmu. Tracker, Falconer. W sumie Tracker jest moim ulubionym z tych trzech. Dlatego najpierw rzucimy okiem na Jastrzębnika, tak to się mówi po polsku? Niech mi ktoś tam powie. Okej. Na chwilę opuścimy rękę. Właśnie, nie mam tak podniesioną poza tym, bo chciałbym mu zrobić tego sokoła. Jak będę miał czas, w końcu muszę się za to zabrać. Niestety go nie ma. To jest... Falconer ma strasznie długie dready. Od razu pokażę, że dłuższe niż Tracker. W sumie nawet dłuższe niż szaman chyba. I tak, jak widzicie, nie ma za dużo zbroi. Tu jakaś taka super technologicznie nowa rękawica. Tu napierśnik. Coś na szyi. Tu druga rękawica. I trochę na nogach. No i te swoje śmieszne buciki. Takie jakieś śmieszne predatorki. Zdecydowanie bardziej odchudzone, no i oczywiście powinny być większe od pozostałych, niestety. Jak już wiecie, są o centymetr mniejsze. Ten ma rękawicę taką. Jak to sokolnik, o, sokolnik, tak to się nazywa. Sokolnicy takie noszą w końcu. Tu ma swoje ostrze, długie, wyjmowane. Falconer ma, przepraszam, Tracker ma średnie, bo jeszcze były... Berserker pierwszy miał takie króciutkie całkiem. Oczywiście ostrza i można wymieniać, wyjmować, jak widzicie. Ruch, wiadomo, głowa, kulka, kulki, 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 cięty, 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 kulki, kulki. Muszę przyznać, pokazywanie tego w taki sposób sprawia mi radość, więc... A może jeszcze raz to, zaraz będzie. Farba jest dosyć dobra, oczywiście mogła być lepsza, ale nie jest to ta abominacja, jaką wyszedł Berserker, wszyscy wiemy, w kropki. No nie całkiem niezły, fajnie ma trzy kolory. Jaszczurze pokazane. Oczywiście kawałek głowy mu widać pod maską. Jest strasznie chudy ogólnie. Nie tylko, że ma malutką zbroję. Bardzo fajny hełm. Z ostrymi kątami, które są raczej rzadkie dla predatorów. Ręka w kamerę. I co? I to by było akurat na tyle na Falconera. Bardzo fajny predator. Tracker. Kompletnie inny zestaw zbroi. Z części co mu się powtarza? Ten rękawica mu się powtarza. Buty oczywiście, ale to tyle. Cała reszta zbroi jest nałożona konkretnie dla niego. Bardzo fajnie. Szkoda, że nie mają żadnych trofeów, no to ma tylko kilka kostek. Berserker miał żuchwę na mast, ten ma jeszcze tutaj. Nic więcej. Te pokazywane przed chwilą strasznie długie dready. Jakieś u niego są o wiele bardziej sztywne niż pozostałych predatorów. Ten ma swoje działko plazmowe tutaj. Falconer nie ma go w ogóle. Tu ma plecak. Znaczy właściwie część na plecach, która jest inna niż u Berserkera. Pamiętacie, nam ją na kręgosłupie. Trochę inaczej. Działko oczywiście się rusza we wszystkie strony. Nie da się go złożyć tak jak u tamtych predatorów. Ostrze, które akurat tutaj mam przypięte elastyczną gumką, żeby nie wypadało. Ręce oczywiście, wiadomo, choć ta jest trochę sztywna, wolę jej nie ruszać. Dobra, zagraz ruchu, wiadomo, kulki, 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 cięty, 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 kulki, kulki. Tak. Dłonie ma złożone. Właściwie oni mają dosyć unikalne te dłonie, bo widzicie, te mają takie szpony. Te ma dłoń taką do ściskania czegoś. A czego? No cóż, ja mam go ułożonego w taki sposób, żeby nosił w niej jakiś szkielet. Niedługo mu dam ten, to trofeum ludzkie z dwupaku. Teraz na razie ma taki malutki szkielecik, który kiedyś pomalowałem.
Wydaje mi się, że nawet nieźle wygląda. Mokry, z otwieraną szczęką. Oczywiście malutki, ale to wygląda jakby upolował Pigmeja. No cóż, Pigmej też człowiek. Można mu dać czaszkę do ręki. Trzeba uważać na te kły, które są bardzo łatwe do złamania. Ale widzicie, co mi fajnie wygląda z tą czaszką, mimo że jest tego malutka. I co dalej? Jego zbroja z bliska jest, jak już powiedziałem, bardzo inna od tej, którą nosi Falconer. Dosyć nieźle pomalowana, choć mogło być lepiej. Nie ma w ogóle nigdzie żadnego cieniowania oprócz tu, ale to wydaje mi się, że na nogach to ma akurat przypadkiem od tej brązowej farby tutaj używanej. Tak samo Falconer ma na samym środku klaty, wygląda jak miał kędziory. Tylko tam jest cieniowany. Te wszystkie paseczki oczywiście są nałożone na niego, oprócz tych na nogach. To też nie. Buty można teoretycznie spróbować zdjąć. Ogólnie fajnie, że nie mają tyle oryginalnych części, więcej niż na przyprawa teraz dwójki. To są chłopaki, można ich szefa wiecie co? Mam wrażenie, że ten berserker jest jakiś niski. Wy tego tak nie widzicie, ale... Nie wiem, Falconer jest strasznie wysoki, albo to ta jego zbroja tak wygląda? Na pewno ma hełm wyższy, ale... No cóż, w sumie fajnie, że oni też się różnią wzrostem w takim razie. Jest trójka chłopaków. Fajne predatorki. Niestety nie będę pokazywał wam na razie wszystkich, które mam, ponieważ zajęło mi to trochę za dużo miejsca. W sumie 9 predatorów. Wiecie jak to jest. Właściwie 8, dobra, 8. 8 predatorów na raz. To jest sporo miejsca zajętego. Jak będę miał ich więcej, znowu pokażę jakiś zbiorowy strzał. Zdjęcie na razie. Tu widzicie tą trójkę i z tym kończę, dopóki nie wyjdą pozostałe dwie serie, które już kupię w całości. Tutaj pominąłem, właściwie z tych serii nie mam tylko dwóch wariantów Berserkera, tego normalnie pomalowanego i tego drugiego pomalowanego bez maski oraz nie mam psa, ponieważ pies nie jest mi potrzebny. Znaczy nie wydaje mi się warty tylu takiej forsy, choć oczywiście nie mówię, że jest złą figurką, bo z tego co widziałem jest bardzo fajny, ale mnie nie interesuje. No chyba, że kiedyś kupić dwa jak znajdę po przycenie, dać im jakieś smycze, trackera w sumie wiecie co, w sumie może się nakręciłem na te psy. No ale nieważne, 6 tych za nie dam. Tak, czego jeszcze nie mam? Nie mam dwóch wariantów klasycznego Predatora z filmu z nimi. Kojarzycie, był tam taki jeden. Był pobity, znaczy ten jeden wariant był pobity i drugi był całkiem normalny, tylko bez tych wszystkich wisiorków, które ma ten z pierwszego filmu. Był jeszcze klasyczny Predator w masce Gorta. Ten na SDCC Exclusive, którego też nie mam, ponieważ nie jest mi potrzebny. Oczywiście te dwa, nie, właściwie trzy warianty klasycznego to duże. I co, tak poza tym mam jeszcze we wszystkich. Dojdzie jeszcze tych 6 brakujących, pokażę wam wszystkich. Będą niezłe jaja, to jest naprawdę pierwsza chyba seria figurek, którą zbiorę właściwie całą, więc brawa, brawa, brawa dla Neki. Uwielbiam ich i mam nadzieję, że wy też. Wspierajcie, bo tylko oni potrafią dostarczyć takiej jakości figurki w takiej cenie i poświęcone tylu fajnym licencjom. To tyle, dzięki jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że niedługo wrócimy z większą ilością operatorów. Na razie.